24 czerwca roku 2052 podczas warszawskiej konferencji dla młodych trenerów występuje Crazy Suspension, wielki. Polski trener pracujący w wielu zagranicznych zespołach. Młodzi trenerzy pytają nasz swojego mentora, jakie jest najważniejsze zdanie, jakie jest motto, którym powinien kierować się każdy wchodzący na rynek. Młody polski trener chcący pracować za granicą. Z sali. Pada nieoczekiwane zdanie I want to send this money to my parents. Bardzo elegancki kawaler. Sama widziałaś. No i ma ten e, horyzont. Zenusz, ten samochód to się Holzwagen nazywa. On ma i horyzont, i Holzwagen, i jeszcze motor MZT ma. O, co on ma? Gdyby to była e, prawda, rodzice Crazy Sunspatient otrzymaliby 57 milionów e, euro. Tyle e, zarobił e, Crazy Sunspatient podczas swojej e, no, wieloletniej e, kariery, bo widzimy rok e, 2052. 5 zespołów, niemal 1500 spotkań, 72% zwycięstw, niemal 1000 wygranych. Przy czym e, 90% tego czasu trener spędza na urlopie. 9768 dni z niemal 11 tysięcy, więc lekko mówiąc spacja była używana. Tym niemniej popatrzmy, bo kariera jest godna uwagi. Liczbę pucharów zaraz sobie policzymy. Polski menadżer zaczyna w drugiej lidze słowackiej, w niewielkim Słowackim Słowackim, humenne, klubie, który najpierw wprowadza do słowackiej ekstraklasy, a potem, jak widzicie, z lekkimi wahaniami, ale jednak dominuje tutaj w lidze. Są tutaj i wygrane rozgrywki, ale również dublet wraz z Pucharem Słowacji. W rezultacie dość szybko trafia do norweskiej ekstraklasy, do zasłużonego dla norweskiej piłki, klubu Sztebek z miasta Berum, gdzie no, kolejne cztery sezony zajmuje mu zdominowanie absolutnie tego skandynawskiego rynku. Widzimy tutaj nie tylko dwa tytuły mistrza Norwegii, ale również dublet w ostatnim sezonie, który jak rozumiem owocuje tym, że Crazy Suspension trafia do niemieckiej Bundesligi, do podróży Podupadającego, a w zasadzie podupadłego w 2031 roku klubu Mainz. Jak to się stało, że właśnie na liście klubowych legend wraz z Jürgenem Klopem znajduje się polski menedżer? Otóż sprawa jest bardzo prosta. Notabene na uwagę zasługuje fakt, że drużynę obecnie prowadzi 51-letni Vinicius Junior, jak widzicie, z fenomenalnymi menadżerskimi atrybutami. Ciekawe, czy do tego dojdzie. Ten klub Mainz w Bundeslidze jest wówczas no, takim kupciuszkiem, taką drużyną, która rzeczywiście wiele ma jeszcze do zrobienia kiedy polski menadżer spójrzmy jeszcze w którym to było na sezonie to był sezon 31-32 a więc no, widzimy jak 20 lat temu przeszło, obejmuje tę drużynę drużyna Mainz w tym pierwszym sezonie kończy na 10 miejscu więc spodziewamy się, że gdzieś z dołów, gdzieś z spadku drużyna wydźwignięta na dziesiątą pozycję i piętnaście, słownie 15 sezonów spędzonych w Mańce owocuje najpierw chyba dość nieoczekiwanie szóstym miejscem i Europa League, zaraz zobaczymy jak w tych Pucharach Europejskich szło Polakowi tymczasem już w drugim sezonie wicemistrzostwo Niemiec, choć jak widzimy w tym drugim pełnym sezonie z ogromnym z ogromną stratą do Bayernu, co jak wiecie prowadząc te mniejsze drużyny w Niemczech zawsze chwilę zajmuje. Potem jakby krok w tył, trzecie miejsce, ale nadal Champions League, więc budowa trwa. Kolejny sezon to znowu spora strata, ale już widzicie, jest tutaj koło 11 punktów, 7 tylko porażek, więcej remisów zalicza Mainz, ale trzyma się dzielnie tutaj tej pierwszej czwórki, żeby w kolejnym sezonie Bayern utraciwszy prowadzenie na rzecz Borussii, Małyszek Gladbach no zbliżył się już na 9 punktów do Mainz, co zawsze jest dobrym prognostykiem na przyszłość przy czym Mainz no, lekki ruch do przodu, kilka punktów więcej, no i jak się okazuje przełomowym jest dopiero sezon 37 38, a więc tak naprawdę szósty sezon pracy Polaka w Mainz mistrzostwo o 4 punkty nad Bayernem i tutaj no, można powiedzieć, że łeb w łeb do samego końca, ale każdy kolejny sezon to już są bitwy na noże. 5 punktów tylko traci, Mainz w kolejnym sezonie, będąc wicemistrzem Niemiec, w kolejnym dziesięć Tutaj Bayern w morderczej formie, no bo za taką trzeba uznać ponad 80 punktów w Lidze i ponad 100 bramek zdobytych, ale kolejny sezon to jest znowu zbliżanie się do niemieckiego hegemona, aby ponownie w sezonie drugim tym razem, już z dużą przewagą o 10 punktów nad Bayernem kolejny tytuł mistrza Niemiec rok 42 to znowu nieustanna zmiana miejsc ale tutaj już znowu było bardzo bardzo blisko potem kolejny rok olbrzymie już tym razem przewagi i myślę, że tutaj Mańc już gdzieś pewnie w kwietniu mogło się cieszyć przynajmniej z matematycznego tytułu mistrza Niemiec rok 4 czwarty to jest 12 rok pracy Polaka w Mainz. Dwa punkty tym razem nad Borusją, Dortmund i Bayernem. 45 rok to kolejny rok dominacji, no i chyba w 46 Polak kończy pracę. Upewnijmy się, jak to było. Nie, w 1947, tak naprawdę w trakcie tego sezonu 47 Polak kończy pracę w Mainz, a więc tutaj, gdzieś w trakcie tego sezonu, Polak odchodzi. Z tym, że spójrzcie, co dalej dzieje się z Mainz już po jego odejściu. Drugie miejsce, drugie, znowu pierwsze, potem czwarte, trzecie. Także no, widać, że że Mańce, zbudowane przez Polaka, no jest tutaj głównym teraz pretendentem, głównym faworytem tych rozgrywek. Z, zresztą Polskim bramkarzem między słupkami, zdaje się, że też jakimś Polakiem w ataku. Tak, Paweł przybył, to już Newgeni tutaj rządzą. Tymczasem jednak wróćmy na chwilę, żeby zobaczyć, jak też Polakowi szło w europejskich pucharach. Tutaj zobaczcie już w trzecim sezonie, a w drugim pełnym, zdobyta ta Europa League. Potem wygrany już tylko Super Cup, no ale tutaj mamy pierwszy, historyczną, podwójną koronę dla Mainz. W kolejnym sezonie wygrana Liga Mistrzów i super puchar, pomimo tego, że dali się zdominować Bayernowi. W kolejnym sezonie no, nie najsłabszym, ale tylko super cup. Potem jak widać bez trofeów, tylko jeden tutaj, jedno trofeum w gablocie osobistej Crazy San Spation, menadżerem roku, którym chyba zostaje tutaj, zobaczcie, kilka razy pod żoną. Tym niemniej powrót na tron to znowu Liga Mistrzów i Bundesliga, a potem już te tytuły wpadają dosłownie seryjnie, także gablota, gablota aż piszczy i stąd już powsze czasy. Crazy sans będzie w gablocie legend klubowych, a kto wie, czy jedna z trybun stadionu, notabene Jurgen Klub Stadium w Moguncji, czy jedna z trybun nie będzie nazwana imieniem Polaka. Czy jakiś pomnik nie stanie przed, przed siedzibą klubu Mainz na 4 lata? Potem Crazy Suspension trafia do Liverpoolu. Tutaj dość szybko zdobywa tytuł. Wygrywa też Champions League. Potem wicemistrzostwo, ale również jest Super Cup i tarcza wspólnoty zdobyta. A potem, no jak rozumiem, powrót już tutaj proszę bardzo, potrójny korona, bo angielska ekstraklasa, Puchar Ligi, Puchar Anglii zdobyty, gorzej chyba gdzieś tam w angielskich pucharach i po kolejnym tytule mistrzowskim trafia do Montpellier, gdzie no, trwa drugi sezon, pierwszy sezon wygrana Liga, drugi sezon wygrana Liga i Puchar Francji, więc no, już jak się spodziewam, chociaż tu proszę w Liverpoolu chyba te dwie, dwa wygrane, dwie wygrane Ligi Mistrzów zdecydowały, że w śrutulu przynajmniej Crazy Suspension, więc naprawdę zacna kariera, no na to, żeby dostać się pewnie, a nie, już zobaczcie, dwa tytuły mistrza Francji, jeden puchar wystarczyły, no bo rzeczywiście Montpellier nie jest tak utytułowanym klubem, jak Liverpool, czy choćby już teraz Mainz, więc no, tutaj nie trzeba tak wielu trofeów zdobyć, aby znaleźć się już w tej rodzinie legend. No profil menadżera Mówi wiele, prowadzi zespoły do tytułów, i no trzeba też wam wiedzieć, że Adrian, bo tak naprawdę ma na imię Crazy Size Passion, nie tylko podczas tej piętnastoletniej przygody w Mainz zbudował rzeczywiście hegemona, hegemona i potęgę, bo jak sprawdzimy sobie zaraz tutaj europejskie współczynniki klubowe, to nie tylko Niemcy, tutaj zobaczcie na Drugim miejscu, ale jak rozumiem, Mainz, zobaczcie, światowa, globalna reputacja, stan finansów pewnie też nie gorszy. No, tutaj na 25. miejscu myślę, że włodarze w Moguncji by się cieszyli. A we współczynnikach, proszę, na 8. miejscu historyczne miejsce dla Mainz. Montpellier już czwarte, trzeci, trzeci Liverpool. Gdyby się cofnąć, to pewnie i nawet te słowackie, humenne, jeszcze gdzieś tam być może zbudowane jakiś, jakiś. Jakiś potencjał tej drużyny jest. Słuchajcie, no naprawdę 1933 to jest różnica bramek prawie 3400 zdobytych goli niemal 1000, 1000 zwycięstw. To wszystko dowodzi, że nawet, zobaczcie, prowadząc drużynę tak od meczu do meczu na spacji, przypuszczam, że więcej czasu, biorąc pod uwagę że tutaj no aż, aż się roi od transferów. Zobaczcie, 210 milionów wydane 3 lata temu na Claude'a Bingo, francuskiego Neugena, no który w Liverpoolu teraz już nie na sprzedaż, nie wiadomo ile on teraz kosztuje. Za 190 milionów sprzedane, Mil Artiga. Artiga chyba, bo to Hiszpan też jest nie na sprzedaż w Arsenalu, to już są sami wyłącznie Newgenii, tym niemniej 11 tysięcy dni, rok 2052 27 wygranych pucharów, 15 lig, można tutaj śmiało zaglądać sobie do galerii Sław, gdzie Crazy Size Pension, zobaczcie naprawdę imponujące 15 wygranych krajowych lig, 9 krajowych pucharów, 10 innych trofeów klubowych, więc tutaj będą i ligi mistrzów, ale też tarcze wspólnoty. Zobaczcie, jedna wygrana Champions League, nie, tutaj chyba były dwie, a może coś przełoczyłem, No ale w każdym razie są trzy tytuły mistrza Anglii, puchar, dwa puchary ligi w Mainz, no to już Champions League trzykrotnie, pięciokrotnie tytuł mistrza mistrza Niemiec jeszcze do tego dorzucona Europa League czy czterokrotnie zobaczcie UEFA Cup UEFA Super Cup czyli super puchar UEFY a nawet ta krótka przygoda we Francji to już są dwa tytuły mistrza mistrza Francji no, na uwagę zasługuje oczywiście to że Adrian w każdej w której przebywał Zdobywał przynajmniej raz tytuł mistrza kraju, więc absolutnie oprócz podróżowania i budowania swojej olbrzymiej notabene reputacji, kontynentalna licencja, pro i reputacja wyjątkowa, no mogłyby w zasadzie już, jak przypuszczam na tym ekranie, menadżerów. Tutaj mam wiek, ale myślę, że o, jeżeli statystyki, Klubowe sobie tutaj obejrzymy, to na pewno proszę Crazy Suspension z takimi wynikami. no Daje się tu prześcignąć tylko na Gelsmanowi z Bayernu, który rzeczywiście jest bardzo trudny na wielu sejwach do prześcignięcia, ale imponujące jak na takie drużyny wyniki czapki z głów przed Adrianem przysyłajcie również swoje nietypowe, wielkie nie Codzienne, zaskakujące, legendarne kariery. 50 łapek dla Adriana za te 15 historycznych sezonów w Mainz I do zobaczenia.